Inny, całkowicie inny przepis na ziemniaki. Cynamon, ziemniaki i curry. I zaczynamy. Sucha patelnia, czosnek. Robimy chipsy. Raz, dwa, trzy, tylko pilnujemy, żeby się nie przepalił, bo będzie gorzki. Rozgrzana patelnia, po raz kolejny. Masło, ziemniaki, na złoto. W międzyczasie jabłka, w plasterki. Raz, dwa, trzy, pokrojone, gotowe. Ziemniaki, sios patelni, bo są złote. Na patelnię z powrotem. Masło i nasze pokrojone jabłka. Też do złotego koloru. Niech się nawet leciutko przypieką. Jak się leciutko podpiekły, wciskam sok z pomarańczy. Niech się podusi. Do tego suszona żurawina. Niech się chwileczkę ze sobą poduszą. Wjeżdżają ziemniaki. Podgrzewamy. Niech się to wszystko razem smaki wymieszają. Teraz nasze płatki z czosnku. Cyk. I przyprawy. Na górę. Mieszamy. Pilnujemy, żeby się nie przypaliło, bo będzie gorzkie. Na niewielkim gazie. Jak się lekko podgrzało, to teraz do tego jeszcze śmietana. I wszystko szpatułką dookoła. Niech się elegancko obtoczy w śmietanie. Podgrzało się? Super. To na talerz. Do surówki z marchewki i do kurczaka curry. Kurczak curry i surówka z marchewki również u mnie na kanale. Pozdrawiam. Podzielcie się opinią. Wypróbujcie. Smacznego.